Siemano, dziś zagramy sobie Extreme Z Awaken Brawliego i zrobię kilka summonów, zacznę w sumie od nich. No i tak samo ników sobie zrobimy na początku 3 tiketiki i w tym pierwszym odcinku, bo to będzie pierwszy odcinek, albo zrobię mega długi odcinek z tego, nie wiem, zobaczę, ale prawdopodobnie w tym zrobię tylko summony plus kilka pierwszych etapów różnymi teamami. Tutaj się troszeczkę pobawię, tam zrobię jakiś zwykły agiel, jakiś pod hybrydy karty, jakiś może free to play net wam pokażę. O, fajny początek, erka, świetny samon. A potem, no już jak będą poważniejsze poziomy, to już będę normalnym teamem grał. Jednak te pierwsze fazy, one są dosyć nudne. To będzie dosyć szybkie, tak mi się wydaje, że przejdziemy to naprawdę szybko, więc nie będę się jakoś tam teamem Mega Cox. No po prostu chcę zobaczyć jakiś inny team. Co tu? What? Znowu RK będzie? Zajebisty. Zajebisty samon. I trzeci ticket. Mam nadzieję, że... W sumie tych ticketów tak dużo chyba nie zostało. Powiem wam, że już niedługo powoli będzie koniec. A nie dostałem żadnego jeszcze takiego lidera, no takiego jednego z topowych z tych kart. No co? Kolejna RK? Czy może się popsuje ekran, screen, crash, ten, no kurwa. Świetnie. Pierwsze samony, świetnie. Dziękuję bardzo, tikety. Propsuję was. Niby dostałem kilka SSR-ek z tych tiketów, więc aż tak narzekać nie mogę, że ten samon jest jakiś beznadziejny, ale żeby jakąś topową kartę dostać, to nie dostałem, szczerze mówiąc. Kilka dobrych, no tak, jakiś tam Buchan wpadł, Tech Vegito wpadł, i AGL Kaioken Goku. I teraz znowu zaczynamy od Erek. I chyba z grubsza to tyle. No i reszta jakieś takie syfy. Zrobimy sobie tutaj jeszcze ze dwa samony, bo nie mam Brawliego na tym evenciku. Nie mam, no nie mam kogo ulepszać. A fajnie by było go zrobić, bo będzie no kozakiem po Extreme Z Awaken. Więc no może jakimś cudem coś wpadnie z tych singli. Jak nie, no to trudno, chociaż Vegeta tutaj też jest polecany, więc fajnie by było, ale no... A pierniczy, dałbym, zrobiłbym multi, żeby już z głowy mieć te samony, bo widzę, że są tak beznadziejne, że tragedia, ale wolę trzymać Dragonstone'ów, tutaj tak specjalnie nie będę się wysilał z nimi. Dobra, lecimy, Herkules z prawej. Teraz to coś musi polecieć, już były 5 syfów, teraz 6 będzie, co to będzie? SSJ1, dawaj, dwójka, wszystkie zaraz będą tu. Vegeta, dawaj Vegeta. O, zajebiście. To chyba Vegeta nie jest. Dobra, ostatni singiel. I już pierdzielę ten samon. Troszeczkę szkoda, że nie będę miał tego Brawliego, bo na tym banerze mamy dużą szansę na Brawliego i na SSJ4 Vegeta. A obydwie te karty są świetne, szczególnie Vegeta jest kozak. Brawli teraz po tym dokanie też będzie fajny, więc fajnie by było go mieć. Ale czy coś z tego dostaniemy? Tak, SR Shiatsu. No, to ja wracam do robienia, znaczy zaczynam robić ten event, bo to jest porażka, te samony. No, chciałem zrobić jeden filmik z samonowania, ale widzę, że to nie ma sensu. Ja już wolę chyba bić te eventy, chociaż nic mnie tam nie zaskoczy takiego jak te beznadziejne samony. Tutaj sobie zaczynamy, Brawly, challenge, level 1. Pierwszą, no sobie walniemy teamem takim free to play. Dobra, to zaczniemy sobie na początek czymkolwiek, one tobą, AGL. Raz i teamkiem, zwykłym AGL zagramy pierw, zwykły AGL. Tutaj Kaiokena mam przed dokanem, to sobie zagramy nim, bo właśnie, wylosowałem do niego kopię na tych tiketach. No i mu tam odblokowałem hidden i miałem nadzieję, że na tym banerze trafi jeszcze jednego, to bym go już miał na 100%. No, 100% już by było. Ale nie, no to sobie zobaczymy po prostu, jak on przed dokanem bije, bo szczerze mówiąc to nie pamiętam. Jego, znaczy animacja to pewnie ma chyba mniejsze kamecha i tyle. I sobie zobaczymy, jak to pójdzie. Więc ogólnie jestem ciekaw. Bo widziałem screeny, że ludzie normalnie ten event trzaskają bez tej kategorii, po prostu AGL karty, więc 550. Więc no raczej to nie będzie jakimś problemem tym evencik. Ile... A kurwa, to se zobaczyłem, ile Kaioken uderzy, Vegito, to wszystko, wszystko musi. Wszystko dla siebie. O, zobaczymy, 685, sporo.
Ten awatar w ogóle mi się bardziej chyba podoba przed Dokkanem. Kamehameha jest po Dokkanie dużo lepszy niż teraz, ale no wiadomo, to super atak to prawie zawsze jest lepszy po Dokkanie. Plus jest taki, że wpadnie dużo Dragonstone'ów i mi się zwróci to, co wydałem na ten głupi baner. Znaczy wydałem tylko 20, no albo i aż 20 Dragonstone'ów. Trudno, może trafimy... Znaczy no, szansa duża była, bo jeżeli chodzi, jeżeli ktoś naprawdę chce Vegetę, to jest no baner, na którym jest taka no największa szansa na niego. Wątpię, żeby na jakimś innym banerze była na Vegetę jeszcze szansa taka. No bo to czym mniej mamy polecanych kart jakby, to tym większa szansa jest na tą kartę z polecanych. Czyli teraz tego Vegetę można łatwo trafić, a na przykład na LR Bojacku jest bardzo dużo tych polecanych kart, tam z 15 i bardzo ciężko tam trafić cokolwiek. Friend mój jest chyba lepszy niż Friend, to zrobimy w taki sposób. No to jest mój team niby free to play, ale jakoś tak... Nie chcę jakoś robić tego filmiku, że o, zrobię free to play teamem ten event, bo pewnie nie zrobię za daleko go i nie ma co się tak kombinować. Po prostu trzasnę kilkoma jakimiś teamami. Goku tutaj super atak 10, mało orbów, 197k, nie za dużo. On był z jakiejś celebracji się go dostawało, więc no sobie go tutaj wrzuciłem, chociaż się zastanawiałem nad tym, bo ktoś może uznać, że karta nie free to play, ty. On bije wszystkich, czy nie tak w ogóle tutaj 60? Nie, ciekaw jestem, czy jak on dostanie, w sensie jak go zdokanujemy, w sensie jak już będzie powyżej 15 poziomu, czy jego super atak będzie na jedną, czy na wszystkie postacie? To może być ciekawe, bo jak na wszystkie postacie, to taki one shot może polecieć. No ale no... To raczej się dopiero później przekonamy. Teraz Vegeta. Vegeta Bulma go skontruje ładnie. I mam go tylko na super ataku 10, bez Hidden, ale i tak robi w sumie robotę. Szczerze mówiąc, to chyba pierwszy raz go użyłem. O, ile? 170? No, nie tak dużo. Ale cóż, no to tym teamem jeszcze tu się nie pojawił, ale mamy w takim teamie Whisa, który by leczył. Dawaj go, 91, jak ta karta mało bije, to bi. Poszedł KO, jej, drugi etap pokonany free to play teamem. Nie chcę mi się nim, bo to za długo wyjdzie tym takim słabszym teamem. A tak szczerze mówiąc, to jakoś nie widzę sensu bawienie się w tak na siłę, że free to play team daje radę to czy tamto. Wiadomo, fajnie taki achievement sobie osiągnąć, że przejdziemy jakiś event z teamem, który da się zrobić tylko ze złapanych kart. Ale jeżeli mamy do dyspozycji inne, no to na siłę, po co na siłę tak próbować no czymkolwiek innym grać. Tego Kaiokena mógłbym już cofnąć, ale jakoś tak nie chce mi się. Znaczy no cofnąłbym, ale musiałbym filmik. W sumie to tylko jeden guzik, żeby go zreversować, to może zaraz to zrobię. Ale na razie sobie wybiorę byle jakiego frienda, też jak właśnie zobaczyliście, wziąłem Vegito na frienda, no bo po prostu wiem, że ten etap pójdzie szybko, a później nie będę musiał widzieć tego frienda już. Złapiemy sobie tu i on od groma orbów złapie. Tylko że do niego raczej nie dojdzie, bo zobaczcie co tu jest po drodze. Trzy counterki plus Vegito jakiś tam super atak zrobi. No chyba tego Brawliego sobie solo znowu pociśnie. Czy się mylę? Mogę się mylić w sumie. 499, no tak mało do 500. Dodatkowy, no zobaczcie, znowu dodatkowy wjechał. Mówiłem, ten Vegito to nie lubi Brawliego. Nie lubi. Okej. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Właśnie tak będą wyglądać te etapy początkowe. To będzie, no mówię, dlatego jeżeli kogoś interesuje jakiś poważniejszy team, znaczy jeżeli w sumie ktoś tylko chce zobaczyć team, to i tak sobie przewinie na koniec tam filmiku, więc no problemu. A dla tych, co jakoś chcą pooglądać ten evencik z moim gadaniem, to lecimy dalej. I kogo tu... Właśnie też jest plusem tego summona, co robiłem. Plusem, no. Że nadal jest tam Kefla. I miałem taką cichą nadzieję, że może jakimś cudem tą Keflę
wylosuje, czy może tym teamem, nie no, ten jest spoko. Ale niestety nie wylosowałem, no przypał, powiem wam, przypał strasznie, jeżeli chodzi o tą Keflę, bo ją akurat, no chciałbym, fajna karta, podoba mi się ogólnie i akurat na nią bym z chęcią pograł. O. Kogo sobie teraz zobaczymy w akcji? Do niego chyba nie dojdzie. Pytanie też, jak mu ułożyć orby, żeby on miał możliwość super ataku. No i cóż, no i to będą takie szły one-shoty, jak teraz widzicie. Vegi to tutaj zbufuje Vegetę, Vegeta go zabije. I tyle to będzie. Tyle Brawliego widziano. Tak? 993. To jest Friends, który tam chyba miał Free Dub System. Tak się na początku przeważnie bawię, że zanim zacznę wybierać jakieś poważniejsze korty, ten jaki damage, to wybieram sobie słabych tam friendów i 2 milioniki krytyk. Bo w ogóle zobaczcie tą obramówkę, jak się zrobi Extreme Zeta Vacant, to takie fajne są efekty. Czwarty poziomek. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Go to next level, a my już sobie chyba zrobimy reverse. Jeżeli ktoś nie wie, bo często mało kto wie o tym reverse, to jak się kupuje, znaczy robi ten reverse token tam w poprzedniej operacji, to z powrotem się go dokanuje za darmo. Widzicie? Ja nie musiałem tu żadnego medalu użyć ani nic i on już będzie miał swój maksymalny poziom, taki jak miał wcześniej. I no medali na to nie potrzebuję, więc no po prostu to jest za 30, chyba 30 tych zielonych genumów, można sobie to kupić. Albo 6000 baba shop points, tych, tą klepsydrę, zrobić reverse, tak jak ja, żeby na przykład sobie dodać do hidden potencjału kopię. I potem, no potem to się już ciśnie takim teameczkiem, no niech będzie cały czas ten team. Jakoś tak nie chce mi się kombinować. Przygotowałem sobie jeszcze drugi team, gdzie jest Whis na przykład, bo Whis może ładnie wyhilować, więc tutaj no myślę, że będzie easy gierka. Vegeta to jest mój. Spróbujemy tak. O, ten? A, bo ten jest supportem i dlatego dał ki. Fajnie. Fajnie. Też się zastanawiałem właśnie. Ogólnie dużo osób poleca tego supporta. O, leci super atak. Jo. Coś se zrobił super atak, koleżko. Dużo osób tego supporta bardzo lubi. Wierzę go, że jest taki topowy. Ale jemu niestety się nie da super ataku nabić. I no, pozostaje tylko zwykłym supportem. Tam niby ma Supreme Damage, ale no nadal nie ma żadnych takich przeliczników ani nic. Ogólnie jest spoko do właśnie, że atak dev daje, ki daje, wszystko daje. A ten krytyki nawala. Mniejszy teraz krytyk, bo mniejszy, ale poszedł. Wtedy one na dwójka, teraz 1,8 miliona. Jest i pierwszy. Jak oni się to w ogóle nazywają dokładnie? Grand Kai Esther. Myślałem, że ma jakąś śmieszną nazwę. Bo kiedyś ktoś mówił Funny Guys, coś takiego na nich. Ale to chyba na japońskim serwerze, gdzie oni nie mieli jakoś dokładnej nazwy. Ale teraz Vegetów będzie. Ale Vegetów. A Vegeta akurat w sumie mu często jakby, znaczy jakby na co dzień było tyle Vegetów friendów, to by było fajnie. Też jest weekendik, więc niby Super Battle Roada mógłbym sobie trzaskać z tymi wszystkimi Vegetami. Bo no Vegeta jest kozak na Super Battle Roada i teraz łatwo by było znaleźć 100% jakiegoś frienda, ale ja tu już mam Super Battle Roada za sobą. Ło, oho, holy fuck, ale linków. Niby... To chyba tak to zostawię, no to zostawimy dla niego. Albo tu mu złapiemy. Lajtowo, bardzo fajnie się on linkuje, ty nie wiedziałem. Co prawda on tam chyba za dużo nie uderzy, tego Gotenksa mam na super ataku 10, więc tyle, że on, jego damage zależy od orbów. Więc to jeszcze przetestujemy, ile tam zada, ale na razie Vegito tutaj
robi ten event sam. 585 i to już jest damage taki, który on będzie robił. 585. Huh. 235, no nie za dużo, nie jestem fanem tego AGL Gotenksa akurat. Ale dosyć łatwo mu się wbija super atak. Więc no wbiłem i akurat na ten evencik jest spoko, bo ogólnie to wolę physical bardziej Gotenksa. Znowu nie, to nie jest krytyk, to nie jest krytyk? 1-6. 1-6 bez krytyka. Tyle, że tu niby Vegito go zbufował. Huh. Czyli 1-6 bez krytyka. A 2 miliony z krytykiem. Mała różnica. Mała. Znaczy, mała, no 400 tysięcy damage'a różnicy. Spora w miarę, ale wiecie. Tak spodziewałbym się troszeczkę większej liczby. Szczerze mówiąc, to te pierwsze etapy to chyba, no wieloma teamami by poszły. Nie mam tutaj do kanwiki odpalone ani nic w tle. Ale no, jak sobie spojrzycie, bo jeżeli nie wiecie, no to jak piszecie w Google do kanwiki, nie wiem, Extreme Zeta Vaken Brawly, i tam jest opisany ten cały evencik. Tam można zobaczyć, że na przykład od pierwszego do piątego stage'a jakiś tam typ no jest nieefektywny na ten event, więc sobie można tak popatrzeć, jakim teamem można pograć. Ale no, nie jest to jakoś specjalnie potrzebne. Bo i w grze nawet jest spoko info o tym i wystarczy po prostu grać tym, co się ma. No, 585. Tą liczbę już wydaje mi się, że cały czas będziemy widzieć, chociaż jestem ciekaw, jak właśnie z supportem on zada ten damage. Vegeta, wariacie, krytyki, znaczy krytyki, dodatkowe ataki. Już powoli, jak już to są te trzy paski, to już niedługo wydaje mi się, że jeszcze tak z dwa poziomy i już nie będzie szedł ten Broly na serię. Chociaż w sumie wiecie co, to jest, albo nie, później to przetestujemy, bo chcę zobaczyć, jak bardzo te karty z tej Hybrid Saiyan kategorii są użyteczne. Ale to w sumie zobaczymy, jak już będą problemy, wydaje mi się. Jak będą problemy, no bo przygotowałem sobie tutaj full Hybrid, a zagramy tym teraz. Będzie full Hybrid Saiyan. Tyle, że jak Goku SSJ3 zadaje tak 2 miliony w niego, a nie jest Hybrid Saiyan kategorią, to wydaje mi się, że to nie trzeba będzie używać tej kategorii, bo te karty z tej kategorii aż tyle nie biją, tyle, że lepiej będą tankować. Chociaż bądźmy szczerzy, no w tym teamie u mnie każdy tankuje Vegeta, Super Vegito, nawet Kaioken czy SSJ3 Goku. To są kozaki w tankowaniu. Dobra, znowu nie dojdzie do żadnego typa z tej kategorii. Trudno, chyba że tu jakiś słaby damage pójdzie, ale nie wydaje mi się. O, zobaczymy Vegito. 585 było wcześniej, a teraz 700... Co? Ty, coś za dużo. 732 z... 585, 15, 100, 150 tysięcy, czy nawet więcej by dodał aż ten support? O kozak, ale sam w sobie właśnie bije tylko 150, a damage w niego wejdzie 160. A no, to tak średnio wydaje mi się, wow. Czyli z damage'a weszło tyle, ile powinno wejść. Tyle, że na późniejszych etapach ten redukcja się chyba zwiększa. Dobra, bity. Bo widzę, że tu jest troszeczkę padaka pod względem ki. Ale przypał. Ten zawsze na początku kiedyś się tak... będzie super atak. Ty Vegeta, what? Popsułem ki dla Vegety. Przepraszam. Dobra. Na początku kiedyś tego Gohana na środku, tak mi się jakoś spodobał, że miał o plus 90% ataku, ale kozak, super ekstra. Wbijałem jakimiś SR-kami, z takimi sumonowanymi jego super atak, to oczywiście nie wchodził, tylko trzeci super atak mu nabiłem, a próbowałem już 10 kart. I tak, no zostawiłem go, potem go wrzuciłem do teamu i zobaczyłem, że on się z nikim nie linkuje i ogólnie jest dupa. Więc nie jest to jakaś karta marzeń.
No, ciężko mu, chyba że gracie, nie wiem, macie milion Dragonstone'ów, to możecie mu wbić super atak, jak nie, no to jest też ciężko o to. I aż tak nie warto, bo jest problem z ki. Ale ten etap poszedł elegancko. Wreszcie. Level 8, od level 8 dopiero? Dobra, chyba po prostu Agile Teamem pogram, to powiem wam, bo nie ma co się tam bawić. Jakieś inne bajery, gdzie to jest ten teamek? Ten teamek, nie, ten teamek. Ten chyba będzie dobry, nie? No więc zamiast tego Gotenksa mógłbym dać tu kogoś innego, byle jakiegoś supporta czy coś, ale no niech będzie, niech będzie. Nie mam jakoś Agile innych kart, takich kozackich. Ale dobra, zostawimy. Fajnie się linkuje z kimś. To może tak zostać. O, cztery paski już HP? Jakoś szybciej to idzie niż Goku, czy mi się wydaje. Więc co, znowu muszę to w taki dziwny sposób linkować. Ale to nic. No, oni chyba mają i Link Fusion, i jakiś tam Prepare for Battle, albo cokolwiek takiego, więc się dlatego tak ładnie linkują. A Goku jak to Goku, SSJ3, z nikim się nie chce linkować. Chyba że w teamie SSJ3 to jeszcze tam by się z kimś linkował, a w AGL to tak średnio póki co. Ty lipa, że tego Brawniego nie wylosowałem. Co prawda nie mam ani Extreme Star Leadera, ani... No raczej na World Tournamencie bym go też chyba nie używał, bo wolałbym... Znaczy i tak zawsze wybieram LR Brawlego na frienda, ale... Kolejne 2 miliony. Ale fajnie tak mieć jakąś dobrą kartę po tym Extreme Z-Attack. Tym bardziej, że jest misja na 3 Dragonstone'y. Nie dostanę 3 Dragonstone'ów, bo go nie zdokanuję. Nie dam mu Extreme Z-Attack. Jeszcze jest inny tam evencik na Extreme Z-Attack, że chyba 5 postaci, to też nie będę mógł zrobić. Ale tak naprawdę, no, jakbym chciał wszystko robić w tej grze tak perfekt, wszystko, to bym musiał wydawać na nią hajsy i to pewnie niemałe, bo bądźmy szczerzy, zbierać przez miesiąc na jakiś jeden multisamon czy coś i z tego tak naprawdę, no, nic nie ma, tak jak ja dzisiaj zrobiłem 6 samonów i same SR-ki, a jakbym wylosował SSR-kę, to też pewnie by była słaba. Powiem wam, że ten event to do chyba 20 poziomu będzie cały czas tak samo wyglądał. Odpalamy, Vegito robi counterki, Vegeta go zabija i tak w kółko. Albo SSJ3 Goku go zabija. A Kaiokena chcę zobaczyć, po to mu dałem dup system, żeby zobaczyć jak on bije w tym AGL teamie. A się koleżka cały czas kryje. Też tam... Ja to już nie pamiętam ile on zrobił, ale na filmiku widzieliście ile on zrobił przed dokanem damage'a i też będzie po dokanie jego damage. To sobie możecie porównać w sumie. Jak jakimś cudem nie zapomnę o tym, to może gdzieś tu wstawię na ekran, ale wydaje mi się, że o tym zapomnę i... No, nie padł. Kurde, będzie kolejna runda. Fajnie tu wygląda tak przodem jak stoi. No i zobacz, i Kaioken nie ma go. Gdzie on jest, jak on jest potrzebny? Dupa, tu się też nic nie linkuje. Co tu chodzi? Dobra, myślę, że zaatakujecie go jakimiś normalnymi hitami. I on padnie. Mam nadzieję, że się nie mylę. A dupa, ten Gotenks go też nie zabije chyba. Chociaż 277. Ten super atak już tyle razy widziałem w tej grze. Chyba cały czas co gram w tej grze widzę ten super atak. Znaczy no teraz mniej, ale kiedyś jak grałem Hero Teamem, jak grałem Physical Teamem czy coś, to zawsze miałem Physical Gotenksa. Bo dosyć szybko mu super atak 10 wbiłem i jest w sumie bardzo dobrą kartą. Misja zrobiona, jej 10 poziom, Elder Kai. Na których już nie mam miejsca w ekwipunku. W ogóle teraz mi pewnie wyskoczy, że nie możemy grać, bo nie mam miejsca. Bo zrobiłem 6
samonów, które nie warte były. Chujowe, jak nieszczęście. Tragiczne, kurde, same erki, eserki. Ja nie będę jakoś narzekał, bo wiem, że ludzie są, co robią 3 multisamony i 3 razy z rzędu 0 SSR, ale no tak działa. Tak działają procenty, no. Jest szansa. I chuj, no nieraz się ma pecha, no co tu dużo mówić. I dobrze, że mamy Kaiokena, który tutaj pokaże klasę, prawda? Tu, 3. No nie, mam 2. Dobra, chyba damy radę. Tutaj Kaioken będzie zbufowany od Vegito, więc jego damage troszeczkę większy będzie niż powinien być. Myślę, że 490. Myślę, że bez counter 499? A, bo wdałem Vegito na Frienda. Zapomniałem. No czyli dupa, czyli ten damage też jest zaniżony. 687, no spoko. Czyli no słabo trochę. Ale Goku cały czas klepie, jak szalony, ale go nie zabił. No i co, no i póki co to ładnie tankuje. Ale on nawala tymi super atakami, ty dosyć często. A jak często nawalał super atakami, jak grałem na tym. Czekajcie, bo muszę go zabić w tym wypadku. Vegeta go już chyba dobije. O ile się z kimś linkuje. Jak grałem tego super Saiyanina trójeczkę. AGL, Goku, Extreme Z, Awaken, Evencik. Tym Devilmanem, o matko, cały dzień kurde tryhardowania, żeby on zrobił super atak. Cały dzień, no albo było, że za mało ki, albo że padałem od razu, bo tam super atak wjeżdżał, albo nie miałem kim przytankować. No tragedia to jest, powiem wam, że tym Devilmanem dużo osób tam pisało, że o, jakbym miał Devilmana, albo dawajcie mi na frienda Devilmana, to zrobię, bo to easy. A to ja jest męczące, bo jak się tak cały dzień próbuje jednego, wiadomo, że na to nie trzeba było patrzeć. 2 razy przeszedłem ten evencik wtedy Devilmanem, jak się nie patrzyłem na ekran i tak zdziwienie, o, udało się, super. Ale no cały dzień tryhard, tutaj też bym mógł tak robić i raczej nie trzeba będzie tutaj Devilmanem, bo team mam spoko. Tutaj w ogóle też battle info, tam wcześniej też można sobie wybrać i zobaczyć, co mamy. Efektywne, że tu już physical i tech typ zarówno jak super, jak i extreme jest słaby na ten evencik. Tak? Tak. No i że jest, nie możemy go zestunować i zredukować mu armora defa, znaczy się. Tak, tym teamem cały czas. Dobra, powiem wam, że wybiorę sobie jakieś postacie do ataku i naleję sobie wody, przeleję z butelki do butelki. To będzie ciężki wyczyn, żebym nie wylał. Ale pierwszy zrobimy tak, tego tutaj. Fuck. W taki sposób? No na damage'u stracę, ale chyba nie mam szans, żeby oni zrobili super atak. Chyba, że tym tankowa... Dobra. Posuń się. Ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, a ja przelewam wodę i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jakoś strasznie głośna jest muzyka w stosunku do tych ataków i nie widziałem, czy tam jakiś kąterek poszedł. Jak mu mało zadałem, ty? What the fuck? A nie, bo jeszcze nie doszło do SSJ3. Ale jej, sporo już HP ma koleżka. Zapomniałem, że tu powoli tak dosyć szybko skacze poziom na tym evencie. Że od 20 to już jednak jest problemik. W sumie w poprzednim evencie to mój każdy od 20 do 26 poziomu to był zawsze fart. Bo robiłem tam... Co ja tam robiem? A, szukałem LR Freezy. Ta LR Freezy, tak. Szukałem Int Angel Freezy, który ładnie sobie tam dawał rady i miał dupsystem system dosyć wysoką. Bo jak nie miał tam 1400 czy coś ataku, już pamiętam, że to był minimum, które dawał rady, czyli tam ze 2 kopie wrzucone w siebie. To była lipa, jak no tego nie miałem.
I tak się szukało, albo Frienda, albo Devilmanem. A tutaj na razie ciśniemy, który to już jest. Który to już raz? Myślę, że do 15 czy do 20? 20 chyba zrobimy ten jeden filmik. Niech będzie taki najdłuższy. Najwyżej nikt nie będzie oglądał. Trudno. Trudno. Go to next level. Ty, bo już strasznie długi ten materiał wyszedł. Może do 15, ale od 15 do 20 też się nie opłaca. Chyba, że 15, a nie wiem. Fajnie by to było, fajnie jakoś to tak pogrupować, żeby ktoś tam, kto chce zobaczyć cały, jakieś tam najcięższe poziomy, to na jednym filmiku. Ale no, bez przesady. Bez przesady. Ja tu też w sumie jakiejś mega taktyki nie pokazuję, bo no, jak się ma dobry team, to tu nawet nie trzeba myśleć tak naprawdę w tej grze. Po prostu się ciśnie to, co się ma i tyle, no. Dlatego też nieraz widzę graczy, znaczy no nikomu nie ubliżając, nie, bo to tylko gra, tu nawet nie trzeba być dobrym, bądźmy szczerzy, no co to jest za jakieś, kurde, nie wiem, no żaden to jest wyczyn, żadne kwalifikacje, nie wpiszecie do CV, że jesteście dobrzy w Dokkana, nie? Więc jak ja tam jakoś dosyć tryharduję, że tam znam te karty, czy które są dobre, które nie, no to fajnie, a niektórzy po prostu mają dobre te karty, i se grają byle jak, nie? Nawet czasem nie wiedzą o tym. Najśmieszniejsze jest to, jak ludzie ogólnie nie ogarniają, że mają LR-kę, bo to w sumie. No zobacz, losujecie jakąś średnią. No SSR-kę jakąś wylosowaliście. Przecież nie ma żadnej informacji o tym, jaka to, czy to jest LR-ka, czy nie. Musicie każdą SSR-kę w Google niby wpisać i zobaczyć, w co ona się dokonuje. No to też jest troszeczkę takie. Nie najlepsze, takie troszeczkę żmudne. Dobra, tu coś takiego, więc się nie dziwię w sumie, że niektórzy nie wiedzą o tym. Jak ja to siedzę, no to już widzę każdą kurde postać, wiem, że to jest LR-ka i tak dalej. Ale tak naprawdę, no to ciężko. Ogólnie szkoda, że tu nie ma aż tylu informacji o tej grze, tak na bieżąco. Żebyś od razu wiedział, co się dzieje, która postać jest mocna, która nie. Tak jak Dragon Ball Legends jest tam jakiś power niby napisany, który ma. No jestem ciekaw właśnie, czy odwzorowuje prawdziwy taki damage postaci, w sensie jak bardzo jest pro, czy tylko tak dla picu to jest napisane. Ale do tego no się dowiem o tym dopiero jakoś w wakacje, jak wyjdzie ta gierka. I dobra, jeszcze jeden poziom, albo sześć, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. No albo w trakcie po prostu filmy kłótne, bo strasznie długi wyjdzie. Najchętniej to bym zrobił jeszcze tak w każdej części, tam jakieś jeden czy dwa samony, ale no nie mam tych Dragonstone, szkoda mi ich, bo wiem, że będą lepsze, zawsze będą lepsze samony, ale no w co innego wolałbym. Chociaż do Vegety kopia, Brawly, fajnie by było, ale trudno. Nie ma co specjalnie płakać, dobra, tak to zrobimy. Nie wiem, czemu tu Wegety nie mogłem dać, ale trudno. Znaczy mogłem, ale nie wiem, czemu nie dałem. Wszystko ładnie się ułożyło. I czy mamy jakoś. Kurde, mogłem Wegety na pierwszy dać, może by odbił jednak. 34, nadal tak mało biją. Jak ten team ma tyle defa, to w sumie co się dziwię. Milion, dwa, no prawie 2 miliony. Czyli co? Buff od Vegito daje troszeczkę więcej damage'a niż ten? Vegito daje chyba 30%, tak? Chyba tak. No, to było 25%. Niby można sobie porównać właśnie takim sposobem, tak jak teraz nagrywam, że tam widzicie, jak jedna karta, w zależności od tego, czy ma supporta, czy ma buffa, czy nie, ile tam bije. Wreszcie zobaczymy Kaiokena w swoim pełnym potencjale. Ale najpierw zobaczymy milion kontarków. Myślę, że 750 gdzieś będzie, bo jest zbufowany od Vegito. Obstawiam 750. A, blisko byłem, 766. No widzicie właśnie, to, że tam mniej więcej już znam tych damage tych postaci na pamięć, to w sumie co to zmienia, nie? Po prostu trzeba mieć jakąś frajdę z tej gry.
A jak się tak wszystko wie, ile każda postać zada, to już powoli nie ma frajdy takiej, zaskoczenia. Ale no, szczerze mówiąc, to ciężko zaskoczenie. Bo no, tak, te postacie przeważnie już są takie wszystkie schematyczne. No, jak, no nie wymyślą tu jakichś bajerów, tak jak na przykład jest Kefla, to akurat tu tej postaci to się mogę ładnie zadziwić, co ona tam zrobi, nie? Bo nigdy nie wiadomo, ile orbów, czy jakiś unik, czy coś, no to jest ciekawa postać. To się można tam zdziwić i fajnie i miło zaskoczyć, co tam ona w stanie jest zrobić. O, jest, Dokana zrobił. Broly zdokanował się. I zobaczymy, co po Dokanie zrobi. Tak zrobi, że dostanie tutaj od Vegito, tak w pierdziel. No. Będzie ładnie. W ogóle, no też na tym evencie, no, taki Frieza też, jeżeli macie problemy, nie wiem, macie kilka dobrych kart, nie macie czym uzupełnić teamu, to możecie sobie spróbować zrobić tak, to może jeszcze powiem w innym filmiku, bo pewnie tu już przy końcówce mało kto słucha. No, często tak spada ta atencja ludzi, że już przy końcu to mało kto ogląda, albo tylko na sam koniec wrzuca. I to sobie można zrobić tak, żeby korzystać właśnie z takich tanków jak Super Vegito teraz. Albo na przykład z AGL Freezy Golden, który tam ma redukcję 90% damage'a. No nieważne, że to jest Extreme AGL ale i tam nie będzie nic robił ataku, ale bardzo ładnie przytankuje. Nawet można się pokusić o Bulmę, chociaż no, z Bulmą tak, to tutaj by był troszeczkę problem, ale ona i tak by mogła zrobić unik. Defa by troszeczkę miała, w sensie zredukowała damage, więc w porządeczku by była. Czego nie można powiedzieć o tym duo, które się ze sobą nie linkuje. To ty przytankujesz, a ty go zabijesz. Chociaż mogłem... O, mama, zabrakło ki. Big... Oh my god, nie zabiję go chyba. No na pewno go nie zabiję. Mogłem ich zamienić miejscami, tak to by był spokój. Raczej SSJ trójka by go zniszczył, no. A jednak Vegeta, jednak. Ten dodatkowy atak chciał zrobić, żeby pokazać, że on może, ale gówno może. I sobie zabijemy go Kaiokenem, bo czemu nie? Kaiokena chcę sobie zobaczyć tym razem. Bez buffa od Vegito. Wcześniej miał 760 chyba damage'a. To ile obstawiamy? 660 może bez Vegito buffa? 728? What? Strasznie mała różnica. Tak jak taki SSJ 3 Goku dostaje bardzo dużą różnicę ze względu na jego procentowy atak, to ten bez procentów już tak nie ma takiego fajnego przelicznika. No dobra, to był 15 poziom. Prawdopodobnie tutaj zrobię przerwę, więc dzięki za oglądanie. Zapraszam do pozostałych filmików z tej serii, jak i wszystkich innych poradników moich. Oczywiście też proszę o lajka, suba i tak dalej, bo bardzo dużo osób ogląda te filmiki bez subskrypcji. I no, możecie przegapić jakiś fajny odcinek, a często dodaję jakieś nowości oraz kombinuję z jakimiś innymi grami, więc no. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, yo.